Krawienie się. Ja, ale jakim cudem to jeszcze stoi? A wiesz co? Dzień dobry, witam was na drugim streamie. Co się działo? Chrę przeprowadzam, w skrócie. I w zasadzie nic więcej nie robię. Mam już tyle reform. Potrzebuję jeszcze zrobić 4 reformy, żeby utworzyć Holy Roman Empire. Spodziewamy się wojny do 10 lat z królikiem, więc już się też na nią szykujemy mentalnie. Kapujemy punkty militarne, no dyplomatyczne to chyba kapuję, bo chciałem technologię wprowadzić. Mam idee wzięte imperialne oraz quality, co powoduje, że jestem troszeczkę gorzej niż królik. A jaki mamy plan na wojnę? Bo zgaduję, że bronimy się u mnie. Bronimy się na Warszawie, tak? O, po raz pierwszy mi się król dobry urodził. Może dzisiaj się to dla mnie wszystko odmieni. Ale ty, no 5-4-3, to nie jest taki zły. Nie no, bardzo dobry, trzymaj go. Szkoda, że nie odwrotnie, ale zawsze coś. Działa robimy wszyscy, czy tylko CK Kielce? No ja mam działa 4. Niech chociaż zostaną u mnie, te 4 zostanie. Ja mogę dorobić 10 dział. No to ja mam też dychę, no to starczy na razie. Linia Bazinota Irene Jach? No to tak, no to tutaj był taki plan, żeby zrobić. I w sumie muszę przyznać, że jestem zdziwiony. Coś tu jest nie tak u królika. On przegrywa wojnę. Tunis mu kupuje wszystko w kraju i Sycylia. Zobacz, jakiego generała mi wylosowało. Jakiego masz? No bez! 6-2-2. Czyli jak oni to zobaczą, to jest, wiesz, GG win, dziękujemy, pograne. Czemu ty masz takiego fuksa? Ty zawsze robisz buildy pod generałów OP. Ty dowodzisz CK Kielce, ja nawet nie rekrutuję generałów. Ja generała mam jednego, który jest zajebisty, bo go skasuj. 6, ale nie, dobry jest w sensie, bo masz 6 do literki, że więc będę, wiesz, do manuweru. Takie, będę chodzić, takie, chodził. Aha. Takie pytanie, bo za chwilę kończy ci się... Co mi się kończy? Trus z Lotaryngią. Czy atakujemy? No, czy atakujemy. Znaczy mogę zaatakować, ale to jak reformę przeprowadzę. Mam 46. Ja się zastanawiam, czy nie dewować za punkty adminkowe i nie brać hajsy za to. I chyba tak zrobię. Kliknę Declare War, Expand Empire. Nie, to będzie łatwa wojna. To ja najpierw wezmę, wiesz, szybko tą wojnę z Lotaryngią i ją wyjmę sobie z wojny. Na ten okres czasu lepiej, żebyś damage morale szedł, nie? Raczej reformerów. Latin Knight i Large. Dobra, mam to, kurde. I dostaję 8 punktów Imperial Authority. Jakie to piękne. Ciekawe, czy teraz zostanę wezwany do wojny przeciwko tobie, CK Kielce. Chyba nie. Czemu? Bo dołączam do Hrehajna tu. Ej, mogę brać kolejną technologię tą, 10 zaraz. Militarną? Tak. Ja pierdzielę. Ja mówiłem, że ja to nadrobię. Skapowałeś. No mam tysiaka już, no. A tu muszę znowu spalić do 800. Genua, your faithful ally is requires you to add you... Co? Oni atakują Genuę. Czy ja chcę bronić Genui? A możesz wtedy nas zawołać wszystkich? To jest atak na Chrę. No to mogę każdego sojusznika brać. Jak myślicie? Idziemy na tą wojnę, czy olewamy? Syria, Mainz, Szwajcaria. Możemy trochę powkurzać i wiesz? No dobra, no to... I resztę moich sojuszników. Czekaj, bo na razie klikam sojusze. Call to Worms. Na razie mi topią flotę. A, to flota była do potopienia. Call to Worms. Dla nas to i tak dobrze, bo nie mogą później nam wypowiedzieć wojny. Wojny, tak. No. Chodź CK Kielce, bo już się zbierają na południu. Ja też idę. Na forcie, będą pewnie szturmowali. Mają dużą flotę też. Dobra, wbijam się. To dosyłasz ty drugi, tak? Tak, tak, jak żeby lepszy generał poszedł. Ja dopiero idę. O ile to wytrzymiem. Wytrzymiesz. Wytrzymasz, spokojnie. Ty mu też ma dobrego władcę, widzę. Ja dużo mają wojska na tyłach. No. Ja dopiero lecę. No i CK, jak nie dojdziesz, to przegraliśmy. Oooo. Zaszadę. No dam radę. Wojna nie dać radę. Jakby tam było, to byśmy wygrali na pewno. Dobra, wygramy. A ja dopiero idę. Weź sorty jeszcze. No, się boję, że tu coś kliknę zaraz. Czekaj. Nie, dobra, wygraliśmy. No Gaskonia ich prawie porobiła, no patrzcie, co to ma być. Nie no, zbijam się, ładnie. Tymur ma tego generała dzika 5-5. No. To chcesz się tu wbijać w tą armię bez generała? Do G minus. O Boże, ty tu chcesz atakować. No, nie zauważyłem tego. To dawaj. No tylko naszych armii tam nie ale ma. Ale czekaj na ten, na armię. Spokojnie. Możesz uderzyć na te hillsy, bo to jest bez generała. Dobra, uderzamy na te hillsy. To będzie minus 2, pamiętaj. A to u niej ma minus 2.
No bo bez generała wszedł. No. Myślałem, że większy mu tam zrobię straty. No, jeszcze tu CK dośle. No, morale im robią robotę. Tylko czemu oni mają minusy? Byli bez generała. I tak stracili mniej niż my. No, wiedzieliśmy, że pierwsza wojna będzie przegrana. W najmniejszym stopniu będzie to White Peace, no. Znaczy, w sumie, i tak nic za mnie zrobią, bo tego Genua decyduje, tak? Genua odda tylko moje terytoria. Może te, co są pod okupacją. Ja to dośle, mam swoją armatę, żebyś miał równo. Powinienem pójść tak, White. No jest. Pójdzie... dochodzą. Dobra, bijmy się na tych minusach, to im większe straty zadamy. No spokojnie, dosyłajmy. Tak. Teraz powinniśmy tu ktoś dosłać. Już lecę. Potem ja dojdę. Gramy. Wygramy. Dobra, duże straty poszły. Ale to jest tak, taka bitwa o nic w sumie. Tak, skrawienie. Ja pierdolę, jakim cudem to jeszcze stoi! A wiesz, co kaja, że jakbyś dosłał, to byśmy wygrali te bitwy? No, ale no, jak to wygraliśmy? No bo daliśmy radę, mówię ci. Jak?! I teraz idź do mnie, idź do mnie, idź do mnie, idź do mnie, idź do mnie. Idę, biegnę za to ciebie, biegnę. I powinniśmy... Nie zastępujemy tego, ale będą straty. Ta armia to już tak była na stracenie i tak, bo to była manpowerowa armia. Ta. No za słabi jesteśmy na atak na nich. Jeszcze za słabi. On biegnie, no ale niestety, no. Czy to no, ale czemu ty płaskie role? Boże, jaki peszek. Dobra, teraz weszło. Okej, łamią się? Łamią się? Dobra. Tak, mam nie rezerw. Dobra, wygraliśmy. Sprawdzą straty, ale... Ja pierdzielę. Czekaj, ja tu tylko stoję? Czekaj, Kielce, gdzie twoja armia? Cały czas tutaj, na tym. A to czemu jej nie widzę? O, to nie widziałem, że jest limit wyświetlania. Nie chodzi o to, że oni mają dużo silniejsze kraje od samego startu, tak? Więc... No jak gram polską, która miała 45 deva. No, więc a tam mamy Tymurydów a i tak dalej, więc wiedzieliśmy, że pierwsza wojna będzie bardzo ciężka i że musimy ją defensywnie ogrywać. Druga wojna raczej będzie wyrównana, bo zrobię chrę do tego czasu. Więc pierwsza wojna to byłem pewien, że po prostu będzie taka ciężka. No, bo no realnie odpalcie sobie Antebellum i zobaczcie i każdy z krajów, z którym zaczynaliśmy. Więc będziecie mieli porównania. A czemu ja tyle wydaję na tę armię? Nie mam aż takiego Warforce limitu. Właśnie ja też nie. Aha, merców bardzo dużo w ogóle. Znaczy u mnie to jest do spłacenia w momencie jak ten. No ja też, no ja mam tylko, 2,5k, no więc to jest dla mnie dużo w sumie. Ja zarabiam... się więcej, też mam już 3000 mam. 58, no ale mogę jeszcze dużo więcej pożyczek brać. O, mogę Lower Burgundy wołać do wojny. To dowołaj! Zawsze jakiś ten. Spróbuj ktoś w tą 38 się wbić. Ja wbiję się zaraz. Już. Żeby ich zablokować. Szkoda, że generała sobie nie przepisałeś. No bo myślałem, że ty będziesz miał. Czy wygrasz? Nie, no obie wygramy, Teraz można strzelić. Dobra, wiem. No ale ty musisz spisować, nie ja, bo oni mi wysłali... Ale to tak, ale to Genua jest. White Peace'y przyjmujcie. No z Genuą niech sobie kończą i nawet biorą od niej wszystko, mam to gdzieś. Kto wygrywa? No na razie, niestety przeciwny team wygrał tą wojnę. Cesarz się wycofał, niestety, buu na czacie, buu, biała flaga. Peace deal poszedł taki, że no ja oddaję Rusi, Lyon i to. No to jest pierwszy cel królika, więc stwierdziłem, że okej. Mnie to wali i powiewa, szczerze mówiąc. Więc nawet oddanie tego fortu nas nie boli jakoś tak bardzo, chociaż jest to dobre do obrony. I swoją rolę spełniło na tą wojnę, ale wiedzieliśmy, że to przegramy. Miałem następcę skasować, ale mam 38-letniego. Boję się, że nie będę cesarzem, a dla mnie to jest ważniejsze niż dobry następca, więc następcy teraz nie skasuję. Bo chyba jak to przeprowadzę... Nie, czekaj, ja już zawsze chyba będę. Czekaj, Hre is always my... Ja to pierdzielę! Hre jest moje, bitches! Tak, no. Hre jest moje, bitches! Oni wszyscy na mnie już głosują! Yeah! Już na zawsze! Ta reforma! I zobaczycie Empire Strike Back! Dobra, panowie, jaki plan na dalszą rozgrywkę w sumie? Bo w sumie mieliśmy plan tylko do momentu przetrwać. No. A potem to wiecie, tak było... Na tym się skończyła nasza kreatywność na razie. Mieliśmy plan tylko do momentu przetrwać. Ja się cieszę, że istnieje na razie. No, wezmą coś, na pewno wezmą. No, ale oni i tak wiedzą, że zaraz dostaną koalicję Hre na twarz, więc...
No ale królik się buduje, tylko że tak, królik teraz się buduje, jak postawił budynki, to musi liczyć 5 lat, czyli do grudnia 33 on nie może zrobić bankruta. A wiesz, że on się spłacił teraz trochę? Jak? No bo miał 22, teraz mu 20. 2706 miał. No chyba, no, że go spłacają chłopaki. No ja myślę, że go spłacają prawdopodobnie. Koniec złotej ery mojej. Liczba. Już, sekundę, dajcie mi się jeszcze tutaj. I mnie nie dołączaj, ja nie chcę do wojny. Dobra, tak, do wojny, żeby boty. Czyścił bunty. No to już cię wołam. Polskę wołam, Irlandii nie. Nie wołam. Ja nie chcę. Żyjcie! Żyjcie! Teraz już nie mogę dołączać do chrebu, bo każdy wasal będzie liczony jako normalny wasal. Czemu znowu jest Anglią? Prestiż. Sfarmienie darmowo prestiżu za 50. Ha. Okej, okay. A jak potem może znowu się przerobisz na tego? Na Albion teraz wchodzę. Aha, ten co zrobił z Irlandii na Anglię, na Albion. No ja się wcale tam nie dziwię, no. Ale miałem świeć, jak to wygląda fajnie. Tak w sumie z ciekawości. No ale patrzcie, Andaluzja nadal druga. O chuj! Co? Sell of titles z 500 golda na 2000 mi się podniosło. Jak to jest liczone? Ile teraz zarabiasz? Znaczy 185 golda. To wyślij mi coś. Nie no, najpierw się spłacę, potem ci wyślę, no. No dobra. Tylko dołączam do wojny plus 11 warscora. No, właśnie nie wiem czemu. O mój Boże. Ja teraz każdą biedną prowincję muszę ci, wiesz, jak przeklikiwać w głupi sposób. Nie musisz każdej, tylko daj mi, no bo w sumie każdą, bo właśnie mi król zmarł. Ja mam teraz chwilę rozprężenia, no ale spokojnie, będzie kolejna wojna, znowu trzeba będzie zrobić fokus. Znaczy no ja nabrudził mi królik tym, no bo tak to bym zrobił to chrę przed tymi. Przed wojną, ale też chcieliśmy zobaczyć, jak będziemy walczyć z nimi przed wojną. No tak, no razem, ale to ten. Ale i tak jestem zadziwiony, że tu przetrwaliśmy, bo ja myślałem, że no dobra. Chociaż na długą metę rzeczywiście moglibyśmy to przegrać. Ja to już jem, tak? Wszystko. No wszystko? No bo koalicji nie dostaniesz, bo ja dowodzę, więc możesz. Tylko, że potrzebuję Holsztyn. Ja jeszcze złącz coś do przekazania? Nie. Wszystko ci przekazałem. Dobra, coś jeszcze jakiegoś ważnego? No pamiętaj, żeby jedną prowincję zostawić. Dobra, ale czas Melhouse, który zdradził Chre i Ravensburg, który też zdradził Chre. Trzeba podbić. Zdrajcy narodu. Ej, ja na końcu mam 15% siege ability. Ale nie, w sumie to Polskę musimy budować, bo Polska teraz będzie najlepsza ekonomicznie, nie? No właśnie to chodzi, ja chciałbym, wiesz. Jak ty, kiedy masz te budynki na tym kraju? Bo ja mogę to podejrzeć? Nie mogę. Ale widzisz, Nevery, byłbyś moim wasalem. To bym widział. Daj I bym ci budował. Rodzisz. Czy ja chcę ogólnie zrobić taką akcję, że teraz chcę zrobić tą ulbekę dla siebie po prostu. No słabo, ale tutaj Neverowi trochę ciężko poszło na początku, no. Co ciężko na początku? Po prostu teraz ta wojna mnie po prostu wykroiła mocno. No tak, no trzeba to jak najszybciej zrobić i teraz właśnie Nevera trzeba, no. Ja i tak mam Hugo prowincję, nic nie warte, więc... Mój force limit na tym... O właśnie, jak to z moim manpower? To ja będę i tak leciał na najemnikach, więc... Ja nie mam manpowera. Jakie tu idee brać na mnie dalej? Bo tak, poszedłem Imperial Quality Influence, żeby dostać jeszcze tutaj dodatkowo to. Więc to mi zwiększy mój force limit. O, nie chce mi się tego liczyć. No ale zwiększy. Więc nie wiem, jakie kolejne idee brać. Vassalize, accept diplomatic connect. Ej, będę mógł jeszcze za darmo zjadać wasali, jak wezmę profesjonalizm. I artylery, backroom, morale. To może wezmę profesjonalizm. A tutaj patrzcie, z imperialnymi, jakbym wziął ofensywny, Yearly Army Tradition mam zwiększone. Znowu nie! Dlaczego? Czemu ja chciałem to chrę? Dobra, upadek, poddajemy się. Moje chrę mnie zabiło. Boże, ja to Albionowi wszystko podaję, Polsce miałem, tak? Tak, Polsce. No tam przekaż te. Też mam kapa manpowera, więc chcesz też na to zwracać uwagę. Cię też, żeby się tego buduje wojsko. No i potem budynki. Boże, nie tych. Te budynki są fajne, te drogie, bo to mówię, zmniejszają koszty dewa. Robisz coś z tymi swoimi bodami, czy nie? Papieża kończysz, cały czas mi oblegają. No i co? Expand Empire. Zobaczymy, co to da. Czy to wpłynie, że będzie normalnie potem ten liczony, czy jak? Zaraz zobaczymy. No i zobaczcie, bez sensu to jest. Trzeba go po prostu zjeść. Czyli dobrze pamiętałem. Jeżeli bym go zrobił wasalem, liczyłby się normalnie i tak dalej. Papież jest po prostu do zjedzenia i po prostu go potem wypuszczę. Więc kolejna wojna za to. Declare War. Boże, co miałem win zdobyć? Reconquest, take core win. Albo to, take core win. A, bo jak zwykle was nie zawołałem. Gdzie moi sojusznicy wierni? No i zobaczcie, oni myślą, że to nam robi wojnę w tym momencie. Zobaczcie na ten swarm. Tu jest. Niech idzie mi tam pegać swarm. Ej, to może robimy plan backstaba, że idziesz na Tymura naokoło. Ej, zróbmy tak. O, bo oni tu mają całą armię przecież. No w sumie. Zróbmy tak.
Zaporoże. Daj mi przejście. Boże, ja całą armię już rzuciłem tam. Zobaczcie, moje boty lecą teraz... A, nie, ty lecisz, żeby... Z drugiej... No i przegrana bitwa. Kurde, 5-5 morali. Moje boty są głupie. Nie, ten swarm nie jest taki mocny. O to chodzi, ten swarm nie jest taki mocny. Oni, gdyby to dobrze robili, nie dali nam na 2T, to oni to robią. Robią ten swarm, bo ten swarm jest głupi. Kolejną rzeczą, którą ja mogę robić, to jest zrobić attach i mieć tutaj na jednej armii cały ten swarm. Ale tu rzucam jeden raz do walki, tak? To, że ja mam ten swarm, to nie jest realna przewaga. Gdyby to dobrze... Znaczy, oni mają jak z nami wygrać. Mogę się z nimi zamienić tymi krajami i gramy przeciwko temu swarmowi, ale w sumie będzie wygrali, więc zobaczymy. Jak chciałem. Take or win. No bez jaj, że już unconditional poszedł. Ja nawet do Tymura nie doszedłem. Ej, my tam robiliśmy backstaba na Tymura. Już do Tymura dochodziłem. Co to ma być? Well. Przecież miałem cofać tego swarma, miało go nie być w tej wojnie. No bez kitu, mieliśmy zrobić pierwszą akcję, wejście i potem wyjście. I potem wyjście swarmem, żeby nie brał udziału w tej wojnie. Nie no, chłopaki generalnie, tak wiecie, też zmiana w ostatnim momencie z Lombardii na Anglię też tam trochę pozmieniała, nie? Więc tak jakby... Do Lombardii jakbyśmy grali, to byśmy nic nie wygrali. No, a teraz po prostu sobie ustawiliście multika pod siebie, no bo wygraliście, nie? Anglia tu jest strasznie mocna. Anglia ogólnie jest strasznie mocna, a tu jest jeszcze mocniejsza niż normalnie. No nie gadaj. Czyli mówisz, że jak zagracie za tydzień tymi krajami, to nas porobicie. Tego nie powiedziałem. Czemu Kare nie robiłeś? Bo Gathering Cost. Ale to co, że co, stabilka droższa, agresywna ekspansja? Nie, wszystko masz droższe, miałbym droższe o jakieś 300-400%. Nie byłoby mnie stać na 100 tysięcy armii. Ale Gathering Cost nie zwiększa ten utrzymania armii, czy zwiększa? Zwiększa wszystkie koszty. Aha. Plan był taki, bo tej wojny nie liczymy. No poprzednia wojna była taka, że mieliśmy przedłużać ją jak najdłużej, żeby reformacja się rozszerzała, a dwa mieliśmy zabrać ile się da, dlatego no, tą wasalizowałem Genuę, żeby jeszcze bardziej ci obniżyć. Ale to z Genuą to mnie akurat zdziwiło. No, ale tak zdaliśmy sobie sprawę, że nawet jakbyśmy trzymali tą wojnę i pozabierali ile się da prowincji, to i tak to jest tyle tego Imperial Authority, że ty nawet nie musiałeś robić walczyć z tą reformacją. No właśnie, to jest ciekawość. Czy tak kończymy? O Boże, jaki lag. Yes, please. Ale brzydkie, ja pierdolę. No. Ale chyba francuskie są chyba lepsze, no frankońskie są chyba lepsze niż Palinoman Empire. Idę. Nie wiem, tak kliknąłem po prostu, chciałem zobaczyć. 15% moralku. Income mi spadł do setki. Mam 1500 na minusie, na miesiąc. No ale to dlatego, że masz wasali, że z nich zjedłeś, nie? No tak. Już tyle samo, ty Nizaryt. Otrzymajcie się, cześć. No i z wami widzowie też. Dzięki za obecność. Trzymajcie się, cześć.